Witajcie moi drodzy, bardzo, bardzo serdecznie z kolejnej recenzji od Croxa dla Was z Microsoft Flight Simulator 2020. Dzięki uprzejmości firmy Carenado mamy przyjemność potestować, moi drodzy, Cessna 182. I z tego, jak idzie oczywiście wyczytać z różnych źródeł, Cessna 182 to drugi najpopularniejszy po Cessnie 172 samolot, bardzo często wykorzystywany właśnie do General Aviation, wykorzystywany również do celów na przykład taksówkarskich, tak. Ona jest również, mam wrażenie, w krajach Ameryki Południowej, Argentyna, Meksyk, Wenezuela, ona jest wykorzystywana tam w celach wojskowych, a więc również samolot taki bardziej do, mam wrażenie, patrolowania granic kraju. Moi drodzy, zewnętrzny look Cessny 182 od Carenado jest moim zdaniem bardzo, bardzo fajny. Zdecydowanie ten samolot świetnie się prezentuje, zresztą możliwości tego symulatora wręcz zachęcają do tego, aby taki produkt stworzyć. Cessna od Carenado wyszła dosyć szybko, dlatego jej cena na razie jest wygórowana. Ten samolocik do General Aviation spisuje się naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Względem systemów pewne mam uwagi, które gdzieś mi się tam kołaczą w głowie. Za chwileczkę o nich będziemy mówić więcej. Na razie z takiego zewnętrznego looku naprawdę ten samolot prezentuje się dobrze. Wejdźmy sobie do środka i od razu na początek zobaczycie bardzo jedną ciekawą rzecz. Zobaczcie, tutaj macie ekranik, na którym macie kilka ciekawych opcji. Na przykład włączenie static elements. Co to są static elements? Mam wrażenie, że to są te zaślepki. Te zaślepki, które są tutaj. Poczekajcie, wyłączmy sobie to. OK. I rzeczywiście, to są te zaślepki, które tutaj przy śmigle się pojawiają. OK. Static elements. OK. Włączmy sobie static elements. External power, czyli oczywiście zasilanie zewnętrzne. No i to wygląda naprawdę bardzo fajnie. To już jest taki feature dodany przez twórców z Carenado, który mega fajnie wygląda, czyli mamy mały generatorek i oczywiście kabelki pociągnięte do samolotu z jednego, jak i drugiego kierunku. Mega, mega fajne. Tutaj również mamy zabezpieczenie rurki pitota. To jest kolejny statyczny element, który możemy sobie tutaj dodać. Kolejną opcją jest tow bar i tutaj pojawia nam się taki typowy hak holowniczy. Okej. Kolejny bardzo fajny feature, te trzy feature, czyli zaślepki przy śmigle, external power, czyli zasilanie zewnętrzne i oczywiście hak holowniczy. To wszystko można sobie tutaj zrobić. Fajnie, fajnie to wygląda. I takie feature'y w moim odczuciu, oczywiście ja Crox tutaj się wypowiadam, są moim zdaniem świetnym, świetnym dodatkiem. Wyłączmy sobie to wszystko. Możemy pokazać pilota, który jest za sterami. Możemy też go wyłączyć i wtedy mamy puste siedzenie. To włączmy, halo, tam hamulce, żebym przycisnął. Pilot, co-pilot. I teraz mamy dwie osoby siedzące na jednym, jak i drugim fotelu. Też fajny feature, jeżeli nie lubicie tych ludzików siedzących w samolocie, przypominających Was. No, nie do końca mogą Was przypominać, ale no, powiedzmy, że jak się bawić, to się bawić. No to możecie to wyłączyć i oczywiście również jest tutaj opcja. Kolejne fajne feature, gdy jesteśmy jeszcze na ziemi, moi drodzy, to przede wszystkim taki trochę interaktywny kokpit, czy wnętrze tego samolotu. Zobaczcie. Genialnie to wygląda. A jeszcze jednym bardzo ważnym elementem w związku z otwieraną szybą i z tymi otwieranymi drzwiami jest to, wsłuchajcie się w dźwięk. Otoczenie robi się nieco głośniejsze, a gdy zamkniemy, dźwięk staje się wytłumiony. To samo jest przy otwieraniu drzwi.
dźwięk otoczenia jest głośniejszy. I kolejny raz wracamy do wersji wytłumionej. To samo jest po stronie pilota oczywiście, możecie to zrobić. Dźwięki są bardzo fajne, przynajmniej tych wszystkich tutaj okoliczności wokoło sprzętu lotniczego. I tak samo możecie otworzyć drzwi. Ok, co tutaj jeszcze mamy? Tutaj mamy przede wszystkim światełka, które możemy włączyć. Oczywiście możemy je włączyć po włączeniu baterii. Widzicie? I rzeczywiście przy nieco ciemniejszej atmosferze możemy włączyć sobie jedno światełko, drugie światełko i też działa to jako taki bardzo pozytywny feature. Ok, wyłączmy te baterie, żeby one nam tutaj nie piszczały. I teraz tak, przejdźmy jeszcze raz do... O Jezus, zaciągnij hamulec postojowy. Przejdźmy sobie jeszcze raz do volantu. Możecie również wyłączyć volant, tak, po jednej jak i po drugiej stronie. Klikacie sobie volant i klikacie na logo Skyline i wyświetla wam się ten tablecik. Z tego co tutaj jest napisane, the items only work if the plane is stop on the ground, all system engine off and parking brake set. A więc możecie użyć tego ekraniku i tych wszystkich tutaj feature'ów, tylko jak jesteście na ziemi. Aj, zapomniałem o jednej bardzo ważnej rzeczy. Nie tylko te drzwi się otwierają. Zobaczcie, co my mamy tutaj jeszcze. Mamy drzwi bagażowe. I teraz po tej stronie otworzy nam się taka drobna bagażówka. Możemy włożyć walizkę, możemy włożyć, nie wiem, no coś tam możemy włożyć, tak? Lecimy gdzieś w jakąś podróż biznesową, wkładamy laptopa, walizkę do hotelu i cyk. Można. Bardzo fajnie to wygląda i bardzo fajnie jest to zrobione. Ale to nie jedyna strona tego tableciku. Zauważcie, że jesteśmy dopiero na początku tej recenzji od Carenado. Kolejna strona to są nasze opcje, w których możemy zastać samolot. Mamy oczywiście Cold and Dark Cockpit, w którym znajdujemy się aktualnie. Mamy opcję Ready for Taxi. Samolot odpali nam się gotowy do tego, aby móc kołować. I mamy oczywiście Ready for Takeoff, gdzie światła wszystkie nam się włączą, gdzie zapewne klapy nam się rozłożą, tak. Okej, gdy jesteśmy już przy tej opcji, możemy sobie przy niej zostać. Jeżeli będziecie chcieli konkretny poradnik z odpalania Cessny od Carenado, z analizą wszystkich systemów, które tutaj są w niej dostępne, jak najbardziej zapraszam Was bardzo serdecznie do komentowania. Wystartujmy sobie. Jesteśmy na lotnisku w Jastarni. Samolotik wygląda genialnie. Naprawdę. Robi wrażenie. Cały styl śni. Cały jest błyszczący. Z takiego pierwszego luku jest naprawdę, naprawdę genialny. Jak działają klapy? Okej. Okay. Tu się wszystko ładnie porusza. Zastanawiają mnie te antenki. Są bardzo fajnie też odwzorowane. Czy to jest nasze Wi-Fi? Czy to jest nasz radar, czy to jest nasz zasięg internetu, ale tak mi się kojarzą z takimi antenkami Wi-Fi od routera. Ekspertów zapraszam do komentowania. Dobrze, moi drodzy, sprawdźmy, jak to cacko działa również w powietrzu. I teraz bardzo ważna kwestia. Zobaczcie na dźwięk, który wydaje ten samolot podczas startu. Na razie nie będziemy startować. To jest pełna przepustnica. I teraz, ja już latałem troszeczkę tym samolotem na live'ie. I ja tak mówię, kurde, nie brzmi, niezbyt dobrze to brzmi. Któryś z widzów napisał do mnie, Kroksiu, to nie brzmi jak silnik tłokowy. A jeden z moich widzów zaznaczył bardzo ważną kwestię, że jemu słyszy się to tak, jakby to był dźwięk wytłumiony, jakbyśmy mieli na uszach słuchawki. No rzeczywiście, w samolocie zazwyczaj siedzimy w słuchawkach. Nie jest raczej tak, że te słuchawki zdejmujemy. Po prostu cały czas mamy na uszach słuchawki. Czy to do kontaktu z kontrolerem, czy to do kontaktu z drugą osobą, która siedzi tutaj obok. No, po prostu w takim samolocie jest głośno. I ten dźwięk... Jednym widzom skojarzył się z sokowirówką, a drugim widzom skojarzył się właśnie z wytłumionym dźwiękiem silnika
przy założonych słuchawkach. Jaka jest Wasza opinia na ten temat? Zapraszam również do sekcji komentarzy, bo mnie to bardzo, bardzo zastanawia. Jeżeli chodzi o dźwięk, mamy do czynienia również z innym paradoksem, bo słyszeliście ten wytłumiony dźwięk wewnątrz Cessny 182 od Carinada. Zobaczcie, jak ta Cessna brzmi na zewnątrz. No i tutaj już mamy pewną wątpliwość, czy rzeczywiście tutaj coś jest nie tak z dźwiękiem w środku, czy był to zamierzony krok twórców Cessny 182, czyli firmy Carinado, która wzięła się za ten produkt. Moi drodzy, ruszmy w bardzo krótki locik. Polecimy z lotniska w Jastarni, na którym się znajdujemy, do lotniska w Gdańsku. Tutaj do czynienia w samolocie mamy bezpośrednio z taką, mam wrażenie, okrojoną wersją Garmina 1000, bo ten Garmin, który jest w Cessnie 182 od Carinado, nie posiada przede wszystkim tego panelu z przyciskami do autopilota. Posiada natomiast, o więc właśnie, CAP 140, czyli taki panel do autopilota, który jest spotykany często w mniejszych samolotach, i to właśnie za pomocą tej małej skrzyneczki będziemy obsługiwać autopilota. Włączenie autopilota, tryb heading, czyli wybór kursu, tryb nav do śledzenia ścieżki, którą wyrysuje nam GPS, również tryb podejścia, czyli approach, tryb wstecznego kursu, tryb utrzymywania wysokości, sterowanie wysokością pionową, do tego mamy włączenie trybu wysokości pionowej, a ten przycisk służy oczywiście do ciśnienia. Ustawmy sobie taką podstawową trasę do Gdańska. Zobaczmy, czy tutaj Cessna nie będzie robiła żadnych problemów. Okej, a więc GPS wyliczy nam tutaj bezpośrednią linię do lotniska w Gdańsku. Klapy mamy oczywiście na jedynkach, na 30%. Światła mamy włączone, jesteśmy gotowi do startu. Oczywiście wznieśmy się na 3000 po headingu 210, bo od razu będziemy skręcać w lewo. Dobra. Tryb kamery też bardzo fajny, przede wszystkim ten tryb kamery jest mega fajny, bo on z tej wysokości możemy sobie wszystko fajnie śledzić. Nie dość, że to, co jest przed nami, to również ekrany nie są dla nas żadną tajemnicą. Dobrze, odbijamy w lewo. Pierwsze, co zauważyłem przy testach Cessny 182 od Carinado, jest to, że samolot na pewno łatwiej steruje się z ręki. Co mam na myśli, mówiąc, samolot łatwiej steruje się z ręki? No, skręcanie jest podobne, ale ten samolot zdecydowanie lepiej wchodzi na kurs. Nie wiem, czy to jest dobre określenie, czy samolot lepiej wchodzi na kurs. No, mam wrażenie, że tutaj zdecydowanie lepiej tym samolotem się mi porusza niż na przykład Cessną 172 defaultową. Druga kwestia względem tego, że samolot jest nieco łatwiejszy w takim obyciu w powietrzu, jest trymowanie. Zobaczcie, on teraz zadarł nos, ale my sobie go wytrymujemy. Ok? Teraz to trymowanie jest bardziej ułożone. Nie jest takie agresywne jak w Cessnie 172. Zobaczcie. Teraz zdecydowanie łatwiej mi się tutaj to wszystko robi i samolot nie skacze tak z wysokością. Dobrze, moi drodzy, ale oczywiście możemy mu dać też tryb nav, po którym będzie leciał do ścieżki. I tutaj pojawia się pierwszy problem, który dostrzegłem w Cessnie 182 od Carinado. Problem ten polega na tym, że samolot ma ogromny problem ze śledzeniem ścieżki narysowanej właśnie przez GPS. Raz do niej dolatuje, raz od niej odlatuje, potem znowu dolatuje do ścieżki, odlatuje i dolatuje. I robi takie zygzaki niepotrzebne, tak jakby nie do końca odnajdywał się w przestrzeni. Włączmy sobie tryb Vertical Speed. On teraz powinien nam wznieść
po takiej prędkości pionowej, jakiej my chcemy, okej, 400 do 3000 i te 3000 powinien utrzymywać. Okej, zobaczmy, czy samolot będzie trzymał się ścieżki tak, jak mu zadaliśmy. Nie trzyma się tej ścieżki, bo jak widzicie, on się od tej ścieżki oddala. I gdy spostrzeże, że jest od niej za daleko, zaczyna do niej wracać. Potem, gdy do niej doleci, leci na drugą stronę tej ścieżki i znowu do niej wraca. Bardzo dziwne zachowanie. Zgłoszę to oczywiście do Karynado, że takie coś dostrzegłem i być może w kolejnym patchu to rozwiążę. Widzicie? Samolot skręca w prawo i próbuje dostać się ponownie do ścieżki. Bardzo, bardzo dziwne zachowanie. Cessna prezentuje się naprawdę bardzo, bardzo ładnie z zewnątrz. Lśni, błyszczy, ślicznie zrobiony model. Tutaj do modelu nie mam żadnych zarzutów. Zresztą porównywałem go z prawdziwymi zdjęciami Cessny 182. No i rzeczywiście mamy do czynienia z naprawdę pięknym, pięknym modelem, z pięknym samolotem. Są oczywiście też tryby kamery. Ustawmy sobie niektóre tryby kamery. To jest standardowy. To jest tryb nowy na pewno kamery. Zdecydowanie bardzo, bardzo fajnie wygląda. Okej, tutaj mamy na statecznik pionowy. Tutaj mamy taką kamerkę. Tutaj kolejną i ostatnia z drugiej strony statecznika pionowego. Okej, trybami kamery również się pobawiliśmy. Wróćmy sobie do kokpitu i sprawdźmy jedną rzecz, która mnie zastanawia. I zobaczcie, dźwięk zamienia się na ten, który jest na zewnątrz. Jak wam brakuje silnika tłokowego, zapraszam was bardzo serdecznie do otworzenia szybki. Ja zakładam, że w prawdziwym samolocie szybki byśmy w tak prosty sposób nie otworzyli, albo jest niezgodne z zasadami. Okej. Dobrze, moi drodzy, tak właśnie prezentuje się Cessna 182 od Karynado. Zdecydowanie bardzo, bardzo ogarnięty samolot z jednym problemem. Tak jak wam mówiłem, problemem jest na pewno to, że widzicie, samolot co chwilę próbuje skręcać do ścieżki, którą nie do końca dobrze śledzi od początku. No i to jest ogromny problem, moim zdaniem, który jest do rozwiązania i tutaj nie ma wątpliwości, że deweloper nie powinien nawet tego tłumaczyć, tylko jak najszybciej to naprawić. Panel do tlenu. Oczywiście na wyższych wysokościach z tego tlenu piloci korzystają. Jeszcze przed lotniskiem w Gdańsku zapomniałem powiedzieć wam o jednej bardzo ważnej rzeczy. Te wszystkie dźwięki, które tutaj słyszycie, to są dźwięki z prawdziwej Cessny 182, więc tutaj twórcy również bardzo mocno się postarali, aby oddać imersję właśnie związaną z prawdziwą Cessną 182, a więc nagrali wszystkie dźwięki w prawdziwej Cessnie i wsadzili je do symulatora. Również bardzo, bardzo duży plus. Będąc już na podejściu, zauważyłem, że bardzo, zobaczcie, jak łagodnie działa ster kierunku. Nie jest na pewno taki agresywny jak w Cessnie 172, a więc bardzo ważny wniosek z testowania tej Cessny jest taki, że tutaj bardzo wyraźne usprawnienie jest sterowania samolotem, a więc podejście do trymowania, do steru kierunku. Zobaczcie, jak łagodnie samolot się kieruje na prawo bądź lewo po wciśnięciu odpowiedniego pedała, właśnie odpowiadającego za ster kierunku.
Dobrze, moi drodzy, wylądowaliśmy na lotnisku w Gdańsku. Nie było to miękkie lądowanie, wiem o tym. Choć powinno być, bo zwolniłem odpowiednio. Moja ocena Cessny 182 od Carenado to 8,5 na 10. Już wam tłumaczę dlaczego. Przede wszystkim bardzo, bardzo duże plusy ze względu na imersję, dołączane elementy statyczne samolotu, external power, zaślepki przy śmigle, do tego jeszcze hak holowniczy. To wszystko na pewno działa na plus, jeżeli chodzi o imersję. Kolejny bardzo duży plus to sterowanie tym samolotem. Bardzo miękkie i fajne podejście do trymu, bardzo fajne i miękkie podejście do steru kierunku. Neutralna opinia co do dźwięków, bo ten dźwięk ok, ten dźwięk niekoniecznie. Poproszę was o opinię również pod tym odcinkiem. Co wy myślicie o tych dźwiękach? Bo ja naprawdę jestem w ogromnej kropce. Co tutaj się z tym dźwiękiem dzieje? Czy to wytłumione słuchawki pilota, czy po prostu sokowirówka? Tutaj naprawdę chyba już musi wkroczyć jakiś sędzia, który rozstrzygnie te wątpliwości. In minus, moi drodzy, na minus na pewno trzymanie się ścieżki w GPS-ie. Nie powinno tak być, że samolot leci mi zygzakiem. Nie, nie, nie. Tak być nie powinno. I tutaj na pewno jest to do poprawy. Testowałem w nim również podejścia. WOR, radiolatarnie. Wszystko działa, wszystko jak najbardziej. Kolejny plus ogromny, dźwięki otoczenia, czy dźwięki w kokpicie bezpośrednio. Klikanie, awionika, baterie. To wszystko ma rzeczywiście bardzo, bardzo realny wpływ na wrażenia z Cessny 182. Otwieranie klap również bardzo, bardzo fajne. Względem wszystkich dodatków, jak otwierane szyby, otwierane drzwi, to wszystko ma ogromny sens i bardzo, bardzo sobie to chwalę. Moi drodzy, produkt jak najbardziej, moim zdaniem jest to uczciwa recenzja. Już latałem tym samolotem na live'ach, moi widzowie wyrażali podobną opinię. Samolot warty zastanowienia, być może gdy spadnie troszeczkę cena, która dzisiaj oscyluje w okolicach 100 zł, wtedy ten samolot będzie naprawdę do kupienia. To była Cessna 182 od Carenado. Mam nadzieję, że takie uczciwe recenzje wam się spodobają i że zdecydujecie się również kiedyś, gdy być może będzie was stać, a być może dzisiaj się zdecydujecie na zakup Cessny 182 od Carenado i będziecie się z niej cieszyć. To zapamiętacie, że mówił gdzieś o niej Crocs. Właśnie, mówił do was Crocs. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Do usłyszenia. Cześć.